Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnej części serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I dzisiaj pora na odcinek 32. Odcinek 32 ma tytuł Jakie wydarzenia w środku okresu ucisku będą należeć do najważniejszych? Jakie wydarzenia w środku 7-letniego okresu ucisku będą najistotniejsze? Więc jakie wydarzenia w środku okresu ucisku będą należeć do najistotniejszych? Znajdujemy oczywiście w Słowie Bożym wiele wydarzeń, które wtedy będzie miało miejsce, ale zwróćmy na kilka tych, które ja określiłem jako najistotniejsze i wydaje mi się, że one są najistotniejsze, bo są wspominane przez Pana Jezusa, ale też są najistotniejsze, dlatego że występują po prostu jako te, które są podkreślane w Słowie Bożym. Pierwsze z takich wydarzeń to jest po pierwsze to, które mamy opisane w objawieniu Jana, 12 rozdział. Objawienie 12 rozdział, widzimy tam informację o tym, że na ziemię zostanie zrzucony diabeł, który wie, że czasu będzie miał wtedy niewiele. Objawienie Jana, 12 rozdział, 7-9 werset. Objawienie Jana od 7-9. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Czyli widzimy jednoznacznie, że teraz na ziemi jeszcze mamy całkiem fajnie, bo jest Duch Święty, który powstrzymuje rozwój zła, a szatan jeszcze nie jest zrzucony na ziemię. Po pochwyceniu wierzących zostanie razem z wierzącymi z ziemi zabrany Duch Święty, a z kolei w połowie tego wielkiego ucisku, który się zacznie wraz z pochwyceniem, po około 3,5 roku po pochwyceniu, na ziemię zostanie zrzucony diabeł i szatan, zwany diabłem i szatanem. I to jest wyraźnie powiedziane, że on zwodzi cały świat, a też razem z nim jego aniołowie. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że będzie bardzo źle na tej ziemi. Jeżeli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa i zdąży być pochwycenie, zanim uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to będziesz w tym okresie wielkiego ucisku razem z diabłem i jego aniołami tu na ziemi. A oni już rozpętają tu taką destrukcję, że będzie po prostu inny świat zupełnie, całkowicie co innego. Nie potrafię nawet tego opisać. Drugie takie miejsce, które opisuje, co się stanie w połowie tego wielkiego ucisku, to jest zaniechanie żydowskiej służby ofiarniczej w świątyni, bo aż do połowy wielkiego ucisku będą składane ofiary, ale w połowie będą zniesione ofiary. Mamy to opisane w Daniela, 9 rozdział, 7 werset. Księga Daniela. 9 rozdział, 27 werset. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. Kto? Antychryst.
połowie tygodnia, czyli w połowie tych 7 lat, czyli po 3,5 roku, zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Czyli widzimy, że do tej pory będą składane ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Czyli to się stanie w połowie wielkiego ucisku. Jeżeli teraz nawróciłbyś się do Pana Jezusa Chrystusa, to nie będziesz musiał wchodzić w wielki ucisk, bo każdy chrześcijanin będzie zabrany przed uciskiem do nieba, aby był w górze w czasie, gdy będą sądy tutaj na ziemi. I przed tym strasznym okresem będziesz już w domu Ojca. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Tą Ewangelię teraz masz możliwość przyjąć, uwierzyć Pana, w Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Zaufać Jemu jako swojemu Zbawicielowi, który umarł za Twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Kolejny punkt to jest związany z człowiekiem grzechu, antychrystem, o którym czytaliśmy w Daniela 9:27, ale również czytamy o tym w 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 4 werset. Zatem tym kolejnym punktem jest to, że antychryst zasiądzie w świątyni i zażąda dla siebie boskiej czci. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 4 werset nam o tym mówi. 2 Tesaloniczan, 2 list do Tesaloniczan, 4 rozdział, przepraszam, 2 rozdział, 4 werset. Od 3 przeczytam. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Więc widzimy jednoznacznie, że antychryst w połowie tego wielkiego ucisku, czyli po 3,5 latach od pochwycenia wierzących, od zabrania wszystkich chrześcijan do nieba, to około 3,5 roku po tym wydarzeniu antychryst zasiądzie w świątyni i zażąda dla siebie boskiej czci, podając się za Boga. Kolejne miejsce i kolejna rzecz, która się wydarzy z tych najistotniejszych rzeczy, to jest wystawienie ohydy spustoszenia, tak zwanego straszliwego bożka, który jest opisany w kilku miejscach Słowa Bożego. Ja przytoczę jedno miejsce z Mateusza 24, rozdział 15, werset. Mateusza 24, rozdział 15, werset brzmi tak. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Czyli widzimy, że w połowie tego wielkiego ucisku, po 3,5 roku, właśnie będzie wystawienie ohydy spustoszenia, strasznego bożka. I szatan będzie zwalczał wszystko, co ma związek z Bogiem, i nakaże oddawać cześć samemu sobie. Dyktator z kolei rzymskiego królestwa będzie sprawował władzę inspirowaną przez szatana. Antychryst zastąpi żydowską i chrześcijańską wiarę swoją martwą religią satanistyczną. Więc widać jednoznacznie, że to będzie czas zły. Czas, który nikomu z was i nikomu z nas nie podobałby się, ale nie musimy brać udziału w tych wydarzeniach, bo możemy
korzystając z tego, że każdy chrześcijanin będzie wzięty do nieba przed tym okresem, po prostu stać się chrześcijanami. Jak stać się chrześcijaninem? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I wtedy Pan Jezus, zgodnie z obietnicą z Jana 14 rozdziału, przyjdzie i weźmie cię do siebie, abyś gdzie On jest i ty był. Więc uwierz w Pana Jezusa, a te wydarzenia będą dla ciebie jedynie ciekawostką biblijną, bo lepiej, żeby były tylko ciekawostką biblijną, niż żeby były twoim udziałem jako jednym z uczestników tych wydarzeń. Dziękuję Państwu za uwagę. Kto chce otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, zachęcam do kontaktu. Kto ma pytania, zachęcam do kontaktu. Mój e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Można też komentować pod filmami i zadawać pytania. Ja wtedy postaram się przerobić je na nagrania. Albo odpowiem bezpośrednio, jeżeli to są rzeczy, które da się odpowiedzieć pisemnie krótko. Jeżeli wymaga to dłuższego odpowiadania, mam nadzieję, że uda się nagrać. Też nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, to te pytania pozostawię bez odpowiedzi. I adres, na który można do mnie napisać, czytaj@biblie.pl/31-63500 Ostrzeszów. Mój telefon 739-089-088. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.